Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lukas, a to jest kolejny odcinek z Construction Simulator 2015. Jest dzisiaj ze mną Kuki. Dzień dobry. I dzisiaj razem sobie wybudujemy, albo też zbudujemy basen dla burmistrza. Tak więc muszę tylko to zlecenie aktywować. Sekunda, bo tu ogólnie mam jeszcze jedno zlecenie, które wykonuje moja druga ekipa. Czekajcie, gdzie okay. To jest? Gdzie to jest? Basen dla burmistrza. Dlaczego nie ma? Dlaczego nie ma, a było? Nie wiem, a już jest akceptowany ty. A, w ten sposób. No faktycznie jest, dobra. Także na sam początek musimy porozmawiać z brygadzistą. Następnie co my tu mamy? Kopanie w wyznaczonym miejscu. Dostarczenie do żwirowni ziemi. Okej, okay, dobra, czyli w sumie... A no właśnie, Kuki już ładuje koparę. No, tylko... Miałeś tą czerwoną naczepę? Nie. No, miałem, no. A gdzie ona jest? Teleportuję może do firmy, co? Pewnie tam, gdzie ciągnik. A ciągnik gdzie jest? Ho, ho, ho. Czekajcie, ciągnik. Chyba, że mam się teleportować w tym. Czekaj, ciągnik stoi. No dobra, a gdzie naczepa? A naczepa też jest, dobra, widzę już. O jest, tam już. To podjedź mi tak o, żebym tutaj tylko wykręcił i wjechał. O, jeszcze tak ustawię. Dźwignę nóżki i już jadę. Dobra. Sprawdzam, co dalej mamy. Zalej betonem. Dobra, luzik. Otwórz klapy, proszę. Nie, stój. Otwórz tylko klapy, ja sobie podjadę. Czekaj, nie wiem, jak to się robiło. No chyba na strzałkę. Lift strzałka albo strzałka sama. Strzałka, dobra. Good, jest. Zamykaj. Mhm. Zabezpieczony. Zabezpieczyłeś? Tak. I ja idę do samochodu. Dobra, ja jadę na budowę, sobie muszę mapę zaznaczyć. Wybacz. Plac budowy, okej, dobra, mogę jechać. Muszę jeszcze oznaczyć budowę. Aha, ogólnie na samym początku jeszcze powiem wam jedną ważną rzecz, a dokładnie Kuki wam trochę opowie. Na temat firmy, którą razem z Andziem zaczęli tworzyć. Tak, firma jest w Eurocrachu i nie tylko my zaczęliśmy, bo Łukasz ma w tym duży udział, że tak powiem. Firma w Eurocrachu, pewnie nieraz spotkaliście się z wirtualnymi spedycjami w Eurocrachu. Na razie jeździmy tylko i wyłącznie w Eurocrachu. Na zasadzie zabawa for fun, wszyscy jeździmy pod tagiem wygrana ekipa i świetnie się bawimy. Z reguły wieczorami spędzamy po prostu wspólnie czas. Oczywiście z dużym naciskiem na Eurotrucka, ale również CS, jakiś American Truck Construction, The Forest i tak dalej. Wszystko od góry do dołu. Jak się uda, to możecie mieć szansę, że tak powiem, nagrać czy z Łukaszem, czy z Adziem, czy nawet ze Światkiem, bo Światek też u nas będzie. Także szansa zawsze jest. Natomiast wszystko będzie w trakcie, tak naprawdę. A Łukasz się przyczynił, bo pisze wirtualny system zgłoszeń, gdzie będziemy mogli zbierać statystyki na temat każdego z kierowców na tej zasadzie. Być może to jest z MyRTC. Łukasz pisze wersję pod nas, od zera praktycznie. I w tym momencie ona już jest na dość sporym etapie prac, można już wrzucać zgłoszenia itd. Natomiast jeszcze jest kilka rzeczy do dopracowania.
Jakby ktoś chciał tam do nas dołączyć, to albo podrzucę Łukaszowi link do Facebooka, na którym na razie tam jest kilka lajków bodajże, ale możecie tam pisać, odbiorę to ja albo Adziu, albo pod Łukasza, Łukasza pod filmem, jak najbardziej, kto by chciał, byłby zainteresowany, tak. Wymogiem jest praktycznie tylko i wyłącznie 16 lat. No i jakiś ogar, tak, żeby nie było na zasadzie takiej, że po prostu będziemy musieli komuś tłumaczyć od początku do końca. Co się robi, gdzie się jeździ i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że nawet jeżeli ktoś nie będzie spełniał jakichś tam warunków, myślę, że się dogadamy ze względu na to, że i tak każde zgłoszenie jest indywidualnie rozpatrywane. Nie mamy jakiegoś limitu kilometrów, to fajnie, po prostu chcemy spędzić czas, to wszystko. Tyle chyba w temacie. No, także jeżeli macie ochotę, to oczywiście możecie się zgłosić na Facebooku i dołączyć do naszej firmy, która już za niedługo zostanie właśnie uruchomiona. Jest mały problem, bo po prostu jesteśmy na złej budowie. Co ty gadasz? No. No co ty? No tak. Nie wiem, gdzie ta druga jest budowa, wiesz? Aha, tutaj, dobra, już mam. Gdzie? No, całkiem w innym miejscu. O ty, patrz, rzeczywiście. Dobra, już biorę. No tak, to jest to pierwsze, tak, masz rację. A ja byłem tak taki pewny, sobie tak pewnie jechałem, a tutaj pyk. No, masz rację. Oj, dobra, lecimy. Proszę mnie skręcać teraz. Ja jadę z drugiej strony kompletnie, także... Okej, okay, możesz już ogólnie, jak tam dojedziesz wcześniej niż ja, możesz z burmistrzem już pogadać, chyba że ja będę nie wcześniej. Nie zdążę. Będziesz pierwszy, ja jestem za tobą. Ja mam trochę wolniejsze przyspieszenie. Wiesz, może. Czekałem, żeby cię nie stuknąć i przyjechać ten w latarnię. Znaczy nie w latarnię, tylko w sygnalizacji świetlnej. Gdzie jest brygadzista? Ej, nie ma tu ziomka, serio. No co ty? Aha. Oj, laga mam. Aha, ale co się stanęło? Do nas? Nie, to nie do nas chyba to. Czekaj. Rozmawiaj z brygadzistą. No nie żartuj. No spoko, ale gdzie on jest? Dobra, on chyba będzie w firmie. Lecę do firmy, poczekaj. A, w ten sposób. Pewnie, że jest. Nie uwierzysz, kto do mnie przed chwilą dzwonił. Kto taki, powiedz. Sam burmistrz. Myślałem, że chodzi o kolejne zamówienie publiczne. Okazało się jednak, że chce wybudować basen w ogrodzie. Zapoznałem się już z planami. Projekt wygląda imponująco. Kontakty z burmistrzem powinny wyjść nam na dobre, nie sądzisz? Burmistrz, żartujesz? To wspaniale. Biorę się do roboty. Dam ci znać, kiedy wszystko będzie gotowe. I mamy etap skończony. Plac budowy numer 2. Już tam jadę taksówką. Jestem taksóweczką. Tu mamy do wykopania. Ja będę operował kopareczką, a ty mi możesz podjechać autem w tym czasie. Ok. Bo będzie trzeba, no... Tylko otwórz mi plac. Czemu mi to nie jedzie? No bo ja mam odbezpieczony ładunek. Otwórz mi tylko plac. Aha. No dobra. Spróbuj teraz. A nie, bo byłeś w środku, to dlatego nie mogłem. Okej. Okay. No i dobra, otwieraj, ja będę kopał już, a ty w tym czasie możesz śmiało przystawić. Dobra, zjadę. Nie martw się. Mega. Okej. Okay.
Dobra, ja muszę skoczyć po co? Aha, po to. Tak, ogólnie byśmy robili takie same zlecenie, kiedy się ułandzia na odcinku. Ale nie jestem przekonany tego, wiesz? Tak. I ten basen był całkiem w innym miejscu. A też burmistrza. A może? Może nie z tej dzielnicy. Ale to fajne w takim razie, bo to znaczy, że ta gra jest wysoka. Ano. Czekaj, muszę sobie przypomnieć, jak tym się okazuje. Dasz radę bliżej podjechać? Dam radę. Opla! Ojdź. A tu się nie kopię już w tym miejscu. Wiem, ale chcę się przekręcić. Nigdy nie używałem kopajki, a masz efekty. Jaki tu mamy kolejny etap? Zobaczmy. Zalewanie betonem. Tu trzeba jechać do sklepu. No, standardowo chyba, nie? Znowu coś. Aha, no to spoko. W sumie ja mogę jechać po betoniarkę i po ten, nie? Okej, okay, to leć. Ja sobie będę kopał, to i tak za chwilę mi plumknie, że wiesz. No tak za chwilę chyba całkiem nie, wydaje mi się, że trochę to potrwa. Ja chcę tylko sprawdzić jedną rzecz, czemu ja nie mogę zlecić kolejnego zadania moim robotnikom. Brygadzisty możesz nie mieć. Aha, czekaj. A jak go mam przydzielić tutaj? Firma pracy. Aha, no jest, no to co o co chodzi? Nie wiem, dobra, lecę po to, lecę do firmy po betoniarkę i po pompę do betonu. Szybkę zostawił, ja nie mogę wyjechać. Dobra, ale w sumie nie najgorzej się udało. Twoje kopanie jest na 16%. Wiem, ale to pewnie plumknąć. No, one wystarczyły do tego, do żwirowni 10 ton. Tak.
Nie, to nie mi pięknie, tylko tobie. Co mówisz? No tobie tam na pięknie. Nie, przypadkiem nie pięknie tak, bo będziesz sam pukał. Nie, ja to nie jestem świadek, także spoko. Jeszcze 5% mamy. To tak, wiesz, przekłamany. Tam chyba jest pełny. Mogę jechać do Żwirowi, nie? No, na razie i tak chyba nie, bo... Nie, czy można dostarczyć? Mogę, znaczy można. To nie. Ja to już i tak wykopuję na bok, bo ona jest pełna. No tak, ja wiem, ale to niczym to nie przeszkadza. No to pobara. Tak ciasno zrobiło, że hej! Się grało nieraz z Eurotracka, to się nie ma sprawy. No na pewno. Go, Żwirowni. Okej. Okay. Grałeś z Andziem w taki symulator koparki, nie? No, 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 no. No to X czasu temu. Ale technika kopania chyba się nie zmieniła od tego czasu, czy? No, wiesz co, to kwestia jest po prostu tego, że to jest styl czasochłonny. No to chodzi. Ja tak ogólnie myślałem, że jak się robi jakieś jedne zadanie, to one później znika, widzę, że one pozostaje jak gdyby dalej. Tak, ale jest jeden bug, który zatem przecież odkryliśmy, to jest bug związany z mostem. Jak wybrał most na nowo, myślał, że w drugim miejscu będzie budował, to usunęło mu ten most, który miał na save'ie. Aha. I mieliśmy budować w tym samym miejscu. No proszę. Kto nie widział, budowy mostu, do obejrzenia na kanale Atka. Tak, spokojnie, macie 3 części po godzinie, także. Dobra, ziemia wysypana. Okay. A ja daleko to. Masz 50%. Nic tam nie zbyło. To tak tu poustawię. Same przyczepy na środku, ja nie czaję. Dobra, tepniemy się do czego to się musimy tepnąć? Do... W sumie nie musimy chyba, czekaj. Zobacz, co tu jeszcze jest do zrobienia oprócz tego betonu.
Tu jest beton, beton, ale tutaj trzeba przywieźć co? Sadzonka, drewno, sadzonka, dareń. Nie plumka ci tam przypadkiem? Przypadkiem nic mi nie plumku, kuki. Cholera, no. Ale ja jadę do tej szkółki już po te rzeczy. Gdzie tu szkółka jest po blisku? Chyba nie ma, chyba trzeba na wieś jechać. Tak, ona jest tam przy wsi. Już nie mogli szkółki zrobić na w mieście po prostu. A to gdzie ci ludzie z miasta na przykład mają kupować te krzaki? Muszą na wieś jechać? No a jak? Ojej. Dobra, ale jedź tam Astrą, albo stoisz, albo jedziesz. No. Aha, masz czerwone, więc spoko, dobra. Kuki, dlaczego opuściłeś grę? Wywaliło mnie. Ojej. Połączenie z serwerem zerwane, to u ciebie coś z internetami. Ale jakby było z internetami, to by mnie z TS-a też wyrzuciło. No ale... ten, no. A widać w ogóle serwer, czy nie? Tak, tak, tak. Już dołączam. Pisze mi, że trwa oczekiwanie na gracza, a ja jadę aktualnie samochodem. Nie wiem, czy on jedzie, czy on się zatrzymie, czy... Zatrzymał się. Zatrzyma się. Mam 100%. Aha. Już. Oczekiwanie na gospodarza. Mam trwa oczekiwanie na gracza. Oczekiwanie na gospodarza. Zaraz wracam. Daj mi moment, dobra? Okej. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Zaraz zobaczymy, czy Kuki jest razem z nami. Jest, dobra, dołączył się, więc jest spoko. Od razu go tutaj awansuje. Tak, świetnie. Dobra. Oj, przejechałem skrzyżowanie. Ojej. Takie rzeczy to nie mogą być tutaj. To się nie może dziać. Dobra, jesteśmy już prawie chyba na miejscu. Tak mi się wydaje, tak poznaję po tych terenach. I patrzcie, mamy już 24 minuty odcinka, kurczę, a nawet chyba w połowie nie jesteśmy. Ale ogólnie tamte następne etapy powinny być dużo krótsze, więc... O Jezu, zapatrzyłem się, orzesz. A wyostan. Widzę, że dołączyłeś także. Tak, tak, jest ok. Już się teleportuję do okurwa, do wypełniaki. Nie do wypełniaki. Do kopalki. Dobrze, że tu nie trzeba zapisywać, jak do foreścia bym się zdenerwował. No. Tak pyk od nowa, nie? By trzeba było kopać. No. Nie no, bez kitu. Nie, no bo to jest na twoim serwie, więc to luz. Ale wiesz, cały mój postęp, bo tak, wiesz, kasa, nie kasa. No właśnie. I też coś dostajesz za moje zlecenie, czy nie? Tak, dostaję. Ja dostaję jakiś procent, bo ta kwota, która jest podana na jakby za zrobienie, no, no. Ona jest dzielona między nas. A, no to fajnie. Przynajmniej też macie coś dla siebie z tego, nie? Pewnie. Też wiesz co, ja i tak nie ten. W ten sposób nie... Ja mam drugie jakby konto do tego. Do multika, a jedno swoje. Nie ma. Aha. Więc... Dobra, ja dojechałem do szkółki ogrodniczej. A ja popię. W sumie to na lodzie trochę przejechałem.
Dobrze ci idzie. Czy chcesz kontynuować kopanie? Nie, w życiu. Tak. Kliknij. Wiesz, co mi ci zrobię. Kończyłbyś odcinek sam, chłopie. Już się wycofuję po paleczki. Co teraz? Teraz ja będę zalewał betonem, a ty ogólnie możesz tutaj sobie to... Nie, to ja zalewam. Chcesz zalać? No dobra. Tylko musisz się tam tepnąć po betoniarkę, tam chyba brakuje betoniarki. No ale chyba się. Chyba, że ci starczy tego, co masz w pompie, ale wątpię. Ty zobaczę. Możesz tylko sprawdzić, co ja tu muszę kupić w tym ostatnim zleceniu, w sensie w przedostatnim? Przedostatnim? No. Jedna sadzonka jesionu. Czekaj, jesion, jedna sadzonka, no. Jedna sadzonka sosny. No. Dwa razy darń. Dobra. I tyle. Jeszcze z drzewem odżywiowe 0,8, ale to z tartaku. Aha. I to też w tym samym, tak? W tym samym zleceniu? Tak. W tej samej części zlecenia. W sumie tartak jest po drodze, jakby nie było. Nie wiem, czy to wszystko załaduje. No nie jestem przekonany, czy jest to po drodze. Tak. Właśnie go mijałem przed chwilą. No okej. Kto widział tartak, nie zostawił łapkę w górę. O Jezus, rozliczenie miesięczne. Minus 76 tysięcy euro. No nie może być tak. Ta betoniarka też tak prawie pusta jest. Wiadomo, jadę. Może starczy. No, chociaż później jeszcze będziemy. Ale to w międzyczasie się podjedzie. Elegancko, mam dwie, jeszcze dwie załaduję i mogę jechać do tartaku w sumie. Kończy zalewać. Nie, to już skończyłem. Tak. Ojej. Co się stało? To mnie przewróciło prawie tu. Mamy go odpływowe gdzieś? Nie, ale to można zlecić pracownikowi, bo to będzie chyba szybciej. No dawaj. Aha, bo ty nie możesz czekać na to. Aktywne zadania, basen dla burmistrza. Już jedzie. No właśnie, nie wiem dlaczego nie mogę zaznaczyć pracownika tutaj. No co jest z tą betoniarką?
Mogę anulować to zadanie. Nie. A czy w sensie to nie to zadanie, tylko ten etap? Nie, to nie. To pojedziemy sami to zrobić. A nie wiem, czemu nie mogę. Ostatnio, znaczy w tym poprzednim zleceniu też nie mogę zlecić pracownikowi. Bez sensu. Wiesz co, mi się wydaje, że możesz zlecić pracownikowi dopiero... inaczej, całe zlecenie, tak? Bo możesz mu zlecić całe zlecenie? Nie. Też konkretne etapy? No. Czy ja tak robię zawsze, bo ja czasami... Czy ty kupiłeś wszystko, przepraszam? Wszystko, czyli co umiałem kupić? Emulsja ze składu? Nie, tego nie mam. Ja pojechałem po to ostatnio, bo myślałem, że to zlecimy pracownikowi i po prostu... Będzie szybciej, ale jak nie wiem dlaczego się nie da, bo coś się zbugowało albo... Okej. A ile muszę kupić tej darni? Nie, w sensie tego, z tego tartaku, to co to było? Już ci mówię, akceptuj. W tartaku drzewo modrzewiowe 0,8 razy 2. Drzewo modrzewiowe razy 2, tak? Tak. 0,8. Nie mogę zabezpieczyć ładunku, super. Pojedziemy bez zabezpieczonego. Go! Ogólnie teraz nie mogę w nic przywalić. Masz ubezpieczone ładunek? Tak, bo nie mogę zabezpieczyć. Aha, gwałtownie skręcać też nie mogę z tego wziąć. Pięknie. A tu był gdzieś tartak, ale gdzie był ten tartak? Ale tak był na górze. Czekaj, dobra, to z tym muszę jechać za mną. Też wirownie jest najbliżej na tarcie. To no, nie właśnie wirownie jechać. Dobra, małe zakupy zrobimy.
Co się stało? Hmm? Co się stało? Mówię, że ten, że rzuciło mnie troszeczkę. Oho. No dobrze. Jak ci idzie? No już załadowałem, to trochę przestawić, żeby może mi się to zabezpieczyło, ale nie wiem, czy mi się to uda. No ja właśnie rozładowywuję, znaczy wysypię to. Dobra. Pewnie tak nie można nic wysypać. O, drzewo modrzewiowe jeszcze, dobra, kurde. No zakupałem się, serio. O, ale dziecko. Nic. Wyrobane. O, dobra, zabezpieczyło się. Elegancko już lecimy. Ja się może tam tepnę, nie wiem, nie pojadę na bankę, tam się tepnę. Gdzie to jest? Plac budowy 2, czekaj. Gdzie? O, żeż ty. Co? Nie można dostarczyć pojazdu z ładunkiem. No nie. Czyli jednak się nie tepnę. Jednak nie. Nie, dobrze. To by było zbyt proste. Dobra, ale mam dobry zaznaczony plac, więc mówię, jak to w sumie jest tak całkiem niedaleko. To tam da radę. Coś mi wyryka, tak jakby kierunkowka, żeby albo coś, ale... 1, 2, 3. Prawisz. Aha, no faktycznie. Jedynka lewo, kulka awaryjna, kulka... Zgadza się. Szybko, szybko jedź, jedź autko. Co zrobiłeś? Zalałem. Aha. Teraz czekasz już na to moje? Tak, dokładnie. No to ja już prawie jestem. Nie wiem, czy coś jeszcze będziemy zalewali? Nie, już nie. Nie, to już ostatnio. Uważaj, uważaj. Co tam było? Mówiłem, uważaj. Nie zauważyłem. To bardzo ciężko, takie górki sobie porobiłem, bo wiesz, nie wiem, gdzie wyrzucać.
Możesz mi ewentualnie odezwyczaić już, czy nie bardzo? Znowu mi się gra przyniosła, czekaj. Proszę. Dzięki. Nie chciałem ci na głowę upuścić, wiesz? Nie, to dziękuję. Taki kolega jestem. Dobra. Ty chyba też możesz zaczepić, nie? Na koparkę, czy nie? To się próbuje. Też mogę. Ciekawe, czy to pyknie. Pykło? Nie do końca, nie mogę teraz złapać. O, tu pyknie. No ale to nic, no już więcej nie wezmę, nie? Tyłem jak elegancko. No proste. Perfekto. Już, że się wyładował? No. Okej, ładunek. Napisało mi, żebym oczyścił teren z ciebie. Zgłoń się. Ja nie wyjadę. Potrzymaj mi piwo, tak? No ja nie wyjadę jednak. Ej, uciekaj. To było ryzykowne, tak koparkę zaparkować tu. Gdzie? No bo teraz pierwszy lepszy ten wiadukt, nie wiadukt i tak dalej, koparka spada, nie? Aha. A nie wiem, czy ten wyjadę teraz. Tym też trzeba ten, no. Pompa do betonu, to jest tak sobie. Uwaga, będzie lagens. Nie, ja nie wiem, gdzie mnie postawiło. W bazie. Nie. Okej, okay, porozmawiaj z budowiskiem. Ja cię tu nie widzę, tepnij się na to od budowy, póki może. Czekaj, już tylko muszę... Tak, do siedziby firmy, tak? Jesteś już? Te, nie, jeszcze nie, czekaj. Już, pompa z betonem. Tam jeszcze jest pompa z betonem, nie?
No ale ja już zabrałem, tak, okej. Okay. Dobra, burmistrz. Dobra, burmistrz jest bardzo zadowolony z naszej pracy. Basen jest naprawdę fajny. Kiedy mi dziękował, zapytał, czy możemy wybudować taki sam, tylko znacznie większy. Zastanawiałem się, co on myśli, ale szybko mi wyjaśnił, że miasto planuje budowę basenu publicznego w pobliżu stadionu. Zapytał też, czy weźmiemy udział w przetargu. Oczywiście zgodziłem się bez namysłu. Dobrze zrobiłem, prawda? Pewnie, to brzmi fantastycznie. Też tak myślę. Mam nadzieję, że dostaniemy ten kontrakt. Trzymam kciuki, tymczasem powinniśmy skupić się na innych zleceniach. Daj mi tylko znać, jak dowiesz się czegoś nowego. Dobra. Etap zakończony. Wow, no i fajny, podoba mi się. Tylko nie można wejść. Okej. Taki. No, i nawet twoje te kubki z ziemią zniknęły. No. A co on tutaj ma, grilla? Nie, czekajcie. Tutaj nie ogrywać, powiem. Ale rzeczywiście, łatkę budowaliśmy ten basen, tylko że w innym miejscu. No. A tu ma taki mały basen postawiony. Tu ma dwa oczka jeszcze, widzisz? No bo ten jeden ma na mycie nóg, a ten drugi, a w tym drugim nie wiem co myje. A to? No. Bo tutaj, a zobacz tu, jeszcze jeden jest, patrz. Bo tam nogi myje. Jestem Jesus. A, ten ma większy. I am Jesus. A. Dobra, moi kochani, tak więc ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to oczywiście zerknijcie na hitboxa Cookiego. Pamiętajcie o moim Facebooku, Instagramie, no i ogólnie o całym moim kanale. I w sumie co, jeszcze chciałem coś powiedzieć, czy chyba nie? Przypominam, że jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej ekipy, to tam gdzieś Łukasz rzuci w opis filmu link do Facebooka, czy do stronki, coś takiego, tak żebyśmy mogli się w jakikolwiek sposób skomunikować. Jak ktoś jest zainteresowany, śmiało możecie pisać. Jasne, także jak oczywiście macie ochotę, to zapisujcie się i będziecie mieli okazję razem z nami właśnie między innymi nagrać sobie ETS-a dwójkę. Tak więc jeszcze raz dzięki za uwagę, był ze mną Kuki. Siemanko. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos.